ale tak wtedy, tak wtedy to pojmowano. Jaki Jasiek? Na stanowisku przyznam, że nie jest to mój osobisty pomysł, a żeby trochę przeformułować rozumienie słowa humanitaryzm, bo jako gatunek... Ale co tam do was ma? Co was tam prześladuje? Wyjdziecie do niej koniecznie. Ja mam to. A to takie łatwe do właśnie przesuwają humanitaryzm i pojęcia na przykład bestialstwa. To taka negatywna atmosfera w pomieściu jest. Nie do przyjęcia, kiedyś było pojedynek na przykład. Oczywiście na filmach wygląda bardzo romantycznie, ale generalnie było to okrutne, a ja ci powiem, że ludzie zabijali nawzajem, a śmierć realna, nie filmowa, nie książkowa, nie jest romantyczna w żadnym stopniu. Zmienia się to. Nie wiem, pan jako osoba, która zainteresowała się sprawą gilotyny, być może będzie w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie, czy przypadkiem to, że ta jakoś tam pozytywna idea ma na gilotynę, żeby skoro już oni muszą ginąć, żeby to nie było jakieś tam przykre, znaczy będzie przykre, żeby jak najmniej przykre, czy to przypadkiem nie spowodowało, że ta śmierć, ta egzekucja zaczęła być taka wręcz medyczna, czy przez to, że powstała gilotyna, narzędzie tak szybkie, zdecydowane i bezdyskusyjne do zabijania, nie spowodowało, że tych egzekucji było więcej, bo okazało się, że to jest jeszcze prostsze, czy nie? Znaczy, myślę, że na ilość egzekucji to nie miało żadnego wpływu. Oczywiście tu są dwie rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. To jedna to jest swoboda pracy kadr. Przed gilotyną też ścinano, a właściwie nie ścinano, tylko odrąbywano głowę. Ja się też wielu rzeczy dowiedziałem. Jak jest później pomiędzy odrąbywaniem głowy, a ścinaniem. Ścinanie głowy pojawiło się tak naprawdę na momencie powstania gilotyny, która też nie powstała z dnia na dzień, ona tam miała jakieś pramatki. Natomiast polegało to na tym, że ostrze jest pod pewnym kątem, ono spada, ono obcina, tak jak nóż tnie chleb. Natomiast wcześniej kat stosował albo topór na pniu, albo miecz, który się tępił, uderzał, odrąbywał głowę, uderzał bezpośrednio w pień, tępił się, jak było 3-4 egzekucje, było wiele przypadków nieudanych egzekucji. To jest oczywiście mit o tym, że się nie uda egzekucja, to się wypuszcza więźnia na wolność. No, trudno po nieudanej próbie dekapitacji kogoś puścić. W połowie przecięto szyję. Właśnie, więc jest fikcja. Z jednej strony były to prośby ze strony, ja już nie pamiętam, jak się nazywał kat w czasie rewolucji francuskiej, czy tuż przed. Też był główny kat Paryża, który sugerował, żeby coś zrobić, żeby mu się łatwiej pracowało. To jest jakby jedna kwestia. Druga to jest oczywiście zmniejszenie dolegliwości, zresztą powiedziawszy o dekapitacji i cierpienia skazańca. To są jakby dwie rzeczy, które wpłynęły na to, że gilotyna powstała. Ilość. No, rewolucja francuska się rozpędziła, tak? Wymordowano istnienie przeciwników politycznych, najpierw przyjaciół, potem przeciwników politycznych. Mordowali się z dnia na dzień, tam około 2000 ludzi zostało ściętych. Myślę, że do tego by doszło, gdyby gilotyny też by nie było, prawda? To nie miało znaczenia. Natomiast w pewnym momencie gilotyna też zniszczyła troszeczkę tą taką widowiskowość samego skazania, samej wykonania kary śmierci. Zmniejszyła? Zmniejszyła, bo jeżeli przypomnimy sobie, każdy z nas przecież coś tam liznął, przynajmniej w szkole historii, wie, jak wyglądały rysunki, sztychy z okresu średniowiecza, w jaki sposób zabijano ludzi, w jaki bestialski sposób, pastwiono się, to było naprawdę widowisko pewne misterium śmierci. Sienkiewicz nam raczył nas tym palem nieszczęsnym. Także w zasadzie wyobraźnia ludzka nie znała wtedy granic i stosowano to w rzeczywistości, natomiast gilotyna z naszego punktu widzenia oczywiście też jest czymś makabrycznym. No, nie chciałbym być świadkiem dekapitacji człowieka. Natomiast faktycznie bardziej podeszli do tego pomysłodawcy bardziej naukowo i z czasem ona się faktycznie troszeczkę, ta makabra wokół kary śmierci troszeczkę zmniejszyła. Tak, u pana też są te wątki, jak Kat opowiada dziennikarzowi, że w pewnym momencie założono taką blokadę. Ale wyście chyba mu dobrze
podpadły, albo ja tułowia, dole, bo ja się albo dał się zapamiętać. To się nie wydarzało, jednak żeby to niepotrzebne kąpiel, zdaje się, jak to pana określić, żeby do niej nie dochodziło. Też z punktu widzenia oczywiście samego kata i pomocników to miało znaczenie, no bo nie chcieli, żeby ich ta krew oblała. A z drugiej strony pewnie też zmniejszenia tej widowiskowości samego ścięcia. No, to chodziło, można się oczywiście teraz wejść na dyskusję na temat funkcji kary śmierci. Ma służyć. Co jest zresztą centralnym tematem pana książki? Nie do końca. Nie do końca, bo ja bym oczywiście mógłbym próbować, nie odważę się wchodzić w jakieś teoretyczne spory prawne, akademickie. Są ode mnie mądrzejsi ludzie, którzy od dziesiątek lat dyskutują, jaką funkcję spełnia kara śmierci i czy spełnia tą funkcję. Czy jest prewencja, czy odstrasza, czy nie odstrasza. No, moim zdaniem też nie tylko odstraszała. To nie byłoby przestępstw, a były. Ludzie się zabijali i szli na gilotynę, albo byli dla kary wieszani. Nie, no, opowieści o tym, że kara śmierci była ale tak jak mówię, gdybyśmy tutaj posadzili wielkich teoretyków prawa, to oni pewnie siedzieli do wyczona i nie doszli do porozumienia, jaką funkcję spełnia kara śmierci, czy ją spełnia i tak dalej, i tak dalej. Nie w Europie takiej przyczyny się jej nie wykonuje przecież, poza Białorusią. Na razie. Zrobiło się mrocznie, natomiast ja bardziej chciałem położyć nacisk na kwestię naszego rozwoju cywilizacyjnego jako człowieka, jako społeczeństwa. Uważam, że odnajdywanie satysfakcji albo poczucia sprawiedliwości w tym, że zabijamy drugiego człowieka, nie broniąc tego człowieka, bo oczywiście mój bohater mówi wprost, nie broni kogoś, kto morduje na przykład matkę i trójkę dzieci siekierą, prawda? Trudno bronić, bo to jakby jest wbrew naszym poglądom i jakimś tam poczuciu człowieczeństwa. Natomiast jeżeli my oczekujemy od kata, by w naszym imieniu energie wypychające. Ja siedzę, oni nie wiedziały. Tak, krzesło elektryczne. Bardzo widowiskowa rzecz. Makabryczna. Czemu to służy tak naprawdę? W moim odczuciu służy to tylko i wyłącznie poczuciu, że takiej spełnienia sprawiedliwości. Dopadliśmy go. Masz na to, na co zasłużyłeś, ale moim zdaniem cenę, jaką płacimy jako społeczeństwo, jest ogromna. Pan przypomniał tę historię, zresztą to bohater mówi, że ja nie bronię kogoś, kto zabił, nie wiem, żonę, dzieci i siekierą, bo uznał, że ich życie nie jest ważne. Bo pomijamy jakieś tam sprawy szaleństwa czy czegoś takiego. No powiedzmy, że miał powód, żeby ją zabić i uznał, że może to zrobić. Więc skoro my uznajemy, że nie możemy to zrobić, to stawiamy się z nim na jednym szeregu. To są bardzo ciekawe wątki, które właśnie Kat przedstawia temu młodemu dziennikarzowi z Nowego Jorku, który przyjechał raczej tylko po prostą sensację, parę anegdotek, można powiedzieć, krwawych i to chciał uzyskać. Swoją drogą przejeżdża się pan też w ten sposób po dziennikarzach, ale o tym porozmawiamy po skrócie informacji Radia Tok FM. To jest powtórka. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Tok 2. Połączenie. 13.07, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Agata Gosteńska, ekspert brytyjskiego think tanku Center for European Reform. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiać o zbliżającym się Brexicie, do których mam Boże. On nie obejdzie. Mam nadzieję, że to przejęzyczenie. No co, no umyję ją. Już mi się tak powiedziało, bo za dużo przeczytałem tekstów na temat tego, jak szkodliwe byłoby to zjawisko. I w końcu uwierzyłem, że jednak nie da się go uniknąć. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. To zrobił. Dobrze, co my się będziemy martwić, to będzie. To jest powtórka. Karolina Głowacka, a w studiu pan Tomasz Kowalski, autor książki Mędrzec i Prawnik. Dzień dobry ponownie. Witam. To jest książka, której akcja jest umiejscowiona w małym mieszkaniu na trzecim piętrze paryskiej kamienicy, w którym odbywa się wywiad młodego nowojorskiego dziennikarza, która
który do Paryża przyjechał i przy okazji rozmawia z byłym już emerytowanym, można powiedzieć, paryskim katem. Jak mówiliśmy, to zupełnie była poważna, państwowa, szanowana wręcz funkcja urzędnicza. Tutaj bohater tej książki ma na swoim koncie blisko 400, no właśnie, ofiar, klientów, tych, którzy zostali poddani sprawiedliwości. Czy pan, szukając materiału do tej książki, natknął się na jakieś relacje właśnie samych katów, tych, którzy jakoś coś mówili o tym, czy ta historia wywołała w nich jakieś przemyślenia, czy sprawy psychiczne, czy w ogóle nie ma takich sytuacji? Ja po napisaniu książki, dziwna rzecz, po napisaniu książki dokopałem się do informacji, że faktycznie w podobnym okresie czasu, czyli gdzieś lata 30. XX wieku, był w Francji kat, który raz był osobą bardzo wrażliwą i faktycznie widział ciemną stronę swojego zawodu i w pewnym momencie sam zrezygnował. Przeszedł na emeryturę wcześniejszą, dochodząc do wniosku, że wystarczy, że nie jest w stanie tego robić i psychicznie, on się nie złamał psychicznie, to nie jest tak, że oszalał, kiedy zdał sobie, sumienie go zaczęło gryźć i w nocy budziły go twarze ofiar, nie w ten sposób, natomiast faktycznie zrezygnował z pracy i był znany w środowisku jako osoba o takim dużym poziomie wrażliwości, więc... Czy znalazł pan swojego bohatera, tak? Znalazł. Natomiast właśnie ja tak mówię, że pan się trochę przejechał po dziennikarzach, no bo ten nasz młody chłopak, jeszcze niedawno goniec, ma bardzo konkretne plany, przyjeżdża do swojego rozmówcy i wie, co od niego chce. Za swoją drogą nie najlepsza szkoła dziennikarska. To naprawdę to tak nie wygląda. To jakby chciał dać znać, że jednak dobry dziennikarz nie przyjeżdża z gotowym scenariuszem, tylko jest ciekawe, co powie mu bohater. No ale ten nasz młody dziennikarz popełnia taki błąd, że ma rozpisany scenariusz i chce bardzo konkretnych rzeczy od swojego rozmówcy, żeby wypełnić te klocki, które są mu potrzebne. Mówi o tym zresztą dość wprost, to jest jakaś uczciwość, dlaczego to robi i dlaczego to musi być komercyjnie atrakcyjne, bo to jest Ameryka. No a nasz kat ma trochę inny na to pomysł, ale ten dziennikarz, jak rozumiem, w pewnym sensie reprezentuje tych wszystkich ludzi, którzy chodzi i oglądali tę egzekucję, żeby właśnie zobaczyć co? Ciekawość anatomiczną człowieka? Czy zobaczyć krew? Czy zobaczyć strach? Czy zobaczyć co? Bo oczywiście to też nie jest nic nowego, bo od czasów starożytnych albo i jeszcze dalszych, których nie mamy źródeł, które mogą to wprost powiedzieć, ale ludzie lubią oglądać cierpienie. To nie jest przyjemne. Też pan o tym pisze. To prawda. No, mój dziennikarz reprezentuje tą grupę społeczną, która z jednej strony uważa się za osoby, dla których życie jest dobrem najważniejszym, nadrzędnym i nie wyobraża sobie, że można podnieść rękę na drugiego człowieka, a to jest amerykańskie na egzekucję pooglądać, jak to wygląda. Jest coś takiego, ja tutaj się z naturą ludzką nie zamierzam wspierać, bo w każdym z nas tkwi troszeczkę zwierzaka, bo wystarczy przejechać autostradą i kiedy widzimy jakiś makabryczny wypadek samochodowy, nagle wszyscy przystają. Ja już nie mówię o jakichś takich patologicznych kwestiach, że robią zdjęcia, ale jednak wszyscy przystają, oglądają i tak może się do tego nie przyznają, ale patrzą, czy tam przypadkiem jakaś ręka nie wystaje, tak? I jest coś takiego. Może trochę mózgu zobaczy. Na przykład. Natomiast nie wiem, czy... Znaczy, ja mam inne podejście do kary śmierci. Nie wiem, czy ja bym był w stanie nie tyle emocjonalnie przyjść na egzekucję publiczną, zobaczyć, jak faktycznie to wygląda na żywo, bo być może bym to jakoś psychicznie odpokutował, przynajmniej przez parę dni, jeżeli nie tygodni. Natomiast no, są ludzie, którzy tego potrzebują. Tak zwana, kiedyś się na to mówiło gawieć, która przychodziła tylko i wyłącznie, żeby zobaczyć, że komuś jest gorzej.
A czy nie ma pan wrażenia, że to, że egzekucje, nie wiem, czy teraz tak, że bywają publiczne egzekucje, chyba nie. Pewnie jakieś kraje, środowiska geograficzne są, gdzie można to zobaczyć. Nie wiem, jak to się odbywa w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś było tak, że rodziny ofiar, szczególnie jakichś bestialskich mordów, oglądały czy to uśpienie, czy spalenie. No właśnie, bo czy to przypadkiem to, że te egzekucje, użyję czasu przeszłego, bo nie wiem, jak jest teraz, funkcjonowały właśnie w ten sposób, że odbywały się publicznie, czy to nie zdradza, że właśnie chodzi o zemstę, a nie o sprawiedliwość? Nie chodzi o to tylko, żeby ten człowiek umarł bok albo zabił, tylko żebyśmy my zobaczyli. Myślę, że tak. Ja jestem święcie przekonany, że właśnie to tak wygląda. I o to chodzi w karze śmierci. Tak naprawdę to ma nam dać poczucie jakiejś niezdrowej, makabrycznej satysfakcji. Zobaczyliśmy, że osoba, która nas skrzywdziła, nawet nie bezpośrednio, jako społeczeństwo, umiera. Czy to na krześle elektrycznym, czy to na gilotynie, jest w tym jakaś makabryczna teatralność. To nie jest tylko i wyłącznie, że gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu ktoś na przykład zostaje jakaś trucizna, usypia. Do pewnego momentu była potrzebna widowiska. I nie wiem, czemu to miało służyć. Jest jakiś postęp cywilizacyjny. To, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, zupełnie zmieniło społeczeństwo, przynajmniej do lat 90. Teraz się troszeczkę ten niestety zmieni. Dlatego pan umieszcza swoją akcję 309? Tak, bo to jest jakby preludium do tego, co się wydarzy. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz, informacja faktyczna, historyczna, że we wrześniu 1939 roku odbyła się ostatnia publiczna egzekucja w Paryżu, ponieważ dziennikarze właśnie z lokalnych gazet ukrywali się na dachach i w oknach kamienicy, robili zdjęcia z tej egzekucji i potem pojawiły się w gazetach. I władze Francji, władze Paryża tak się tym zirytowały, że powiedział: koniec, nie będzie publicznych egzekucji. Bo do momentu, dopóki oczywiście oglądali to ludzie... To też jakaś dziwna hipokryzja, że można oglądać na żywo, a gazet już nie może być. Ale z drugiej strony pewnie zaczęło się rodzić w głowach takie poczucie, że zaczyna to być już zdrową rozrywką, tak? To już takie pierwsze tabloidy zaczynają. To jeszcze z gilotyny, to może niekoniecznie. Ciekawa jestem, pan jest wykształcenia prawnikiem, więc może się do tego odnieść, ale jest dyskusja między naszym dziennikarzem a katem, gdzie dziennikarz wobec kata, dość paradoksalna sytuacja, usiłuje bronić kary śmierci, używa dość właśnie tych banalnych argumentów, banalnych, może kogoś obrażam, no argumentów typowych, tak to powiedzmy, czyli że no to jest w ramach prawa, ale my tutaj jako społeczeństwo, on się sprzeniewierzył naszym zasadom i tak dalej. Teraz niektórzy do tej pory używają argumentu, że tak jest po prostu taniej kogoś zabić niż trzymać się dożywotnie. Otóż to nie jest prawda, tak swoją drogą zaznaczmy. Ale właśnie ta kategoria czegoś, że to jest legalne prawo, które potrafi być, które jest wspaniałym konstruktem ludzkim, ale jednocześnie potrafi być narzędziem bardzo złym, co możemy się o tym dowiedzieć często. Ale u pana to też jest mocny wątek, tak mi się wydaje. Przede wszystkim tu jest pewna hipokryzja, bo nam się tylko wydaje, że jeżeli prawo nam pozwala, to nagle tak jakbyśmy poszli do spowiedzi, nagle wszystko z nas spływa. To nie my, to robi przede wszystkim kat, potem została wymyślona funkcja kata. Tak naprawdę to on morduje, nie ja, no ale... A jednocześnie mamy do niego dystans, tak? Prawda? Dystans, brzydzimy się nim. Jeszcze w XV, chyba czy XVI wieku we Włoszech była taka quasi-gilotyna, urządzenie troszeczkę przypominające konstrukcję gilotyny. To był topór zwykły, zawieszony na postronku pomiędzy żerdziami, który zjeżdżał i odrąbywał, przypominam, głowę. Ale co ciekawe, ten postronek był na tyle długi, że był rzucany w stronę publiczności i ktoś, kto miał ochotę, poczucie, że tak trzeba, on pociągał za sznurek. I tak naprawdę, jeżeli my wymagamy od ustawodawcy, czy uczestniczymy w jakimś referendum dotyczącym kary śmierci i podpisujemy się pod tym, to nie możemy spać z czystym sumieniem, chyba że potrafimy, ale tak naprawdę to my przykładamy rękę do tego, że ktoś zostaje
zabity. No tak, ale to jest tak jak nasz dziennikarz, który w momencie, kiedy spotyka kata, zastanawia się, czy ma mu podać rękę, no bo przecież tamten jednak zabił tyle osób, to tak sobie myślę, że ta sama osoba, która codziennie rano wcina kanapkę z szynką, siedząc w pubie, dowiadując się, że nowo poznany kolega jest rzeźnikiem, zrobi co najmniej dziwną minę. Tak. Prawda? Tak. To jest... Jeżeli nie oczekujemy, tak jak mówi Karpiu, jeżeli nie oczekujesz, jeżeli oczekujesz steku na swoim talerzu, na stole, no to tak naprawdę ty mordujesz zwierzęta. Bo rzeźnik nie robi tego dlatego, że lubi mordować zwierzęta. No może jesteś myśliwym, to sobie postrzela. Generalnie, że rzeźnik zabija tylko dlatego, że my tego od niego oczekujemy. W związku z tym tak naprawdę, gdyby nie my, to te zwierzęta, kuki i krowy, nie byłyby zabijane w rzeźnik. W związku z tym fajnie jest po prostu o tym nie myśleć, tak? Natomiast ja zawsze będę powtarzał, państwo, które wprowadza karę śmierci, to jest klęska cywilizacyjna społeczeństwa i narodu. Nie po to pracowaliśmy, nie po to jesteśmy 21. No, intelektualna także klęska. Przede wszystkim. Pan Tomasz Kowalski, autor książki Mędrzec Kaźni, bardzo serdecznie panu dziękuję. Ja również dziękuję. A ja tylko jeszcze państwu powiem, że akcja dzieje się, owszem, w czterech ścianach. Mamy dwóch bohaterów, no pod koniec pojawiają się jeszcze niektórzy. Natomiast to, co się tam dzieje i cała koncepcja kata na to, żeby przedstawić swoją wizję świata, jest dość spektakularna, więc z tym państwa zostawię, a szczególnie zainteresowanych, no to zapraszam już teraz przed klawiatury. Proszę wpisywać sobota@tok.fm, sobota@tok.fm. Kto pierwszy, ten lepszy. Mamy egzemplarze od wydawnictwa MG. Dziękuję jeszcze raz, panie Tomaszu. Dziękuję bardzo. To jest powtórka. Karolina Głowacka, słuchają państwo sobotniego poranka Radia Tok FM, a w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej tekst Tomasza Piątka. Tomasz Piątek jest teraz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest tekst, który obfituje w szczegóły, informacje, dane, nazwiska, ale generalnie skupia się wokół współpracownika, jak to opisujesz, Antoniego Macierewicza, pana Roberta Luśni. Wieloletniego współpracownika Macierewicza i wieloletniego współpracownika SB, czyli Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Przypomnijmy młodszym słuchaczom, co to było. Dlaczego cię zainteresował właśnie pan Luśnia? Przeglądając rejestry gospodarcze zobaczyłem, że prezesem zarządu Fundacji Głos, fundacji, w której założeniu wielki udział miał Antoni Macierewicz, który nadal zasiada tam w radzie tej fundacji, zobaczyłem, że prezesem zarządu jest Robert Jerzy Luśnia. I coś mi się jakby przypomniało. Sprawdziłem w internecie, kto to jest i okazało się, że to jest człowiek, który przez wiele lat był płatnym i jak wynika z zeznań, przynajmniej częściowo dobrowolnym, a także aktywnym, współpracownikiem PRL-owskiej bezpieki. Donosił na kolegów, wydał SBC-i sprzęt drukarski należący do antykomunistycznego podziemia. A rejestry gospodarcze tym przeglądem były aktualne. Zdziwiłem się, jak to jest, kiedy to wszystko już wiadomo, a minister Macierewicz nadal zasiada w jednej i tej samej instytucji, w której zasiada również i pełni rolę kierowniczą pan Luśnia. Bo tak bez tego to nic i tak się nie zaczęło. No i z tym i kiedy zacząłem tę sprawę zgłębiać, to wszedłem w to, może nie powiem tak, no ale mroczną głębinę szczegółów, o których mówisz, które trzeba wszystkie podać, bo tutaj każdy detal w takiej sprawie jest niemal wagi państwa. Ci krętacze stawiają odpór. Okej, ale mówisz, że Antoni Macierewicz, o ile dobrze rozumiem, zasiada w radzie jednej fundacji razem z Robertem Luśnią, tak? Tak. A od tego stwierdzenia do stwierdzenia, że jest wieloletnim współpracownikiem pana ministra, jest droga daleka. Tak się składa, że kiedy przyglądamy się politycznemu życiorysowi Roberta Luśni, to jest tam taka prawidłowość. Gdzie Macierewicz, tam i Luśnia. Razem zakładali Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, razem byli w ruchu katolicko-narodowym, razem byli posłami LPR-u, kiedy Macierewicz wyszedł z
klubu poselskiego LPR-u, czyli Ligi Polskich Rodzin. Luśnia wyszedł razem z nimi, przeszedł do koła ruchu katolicko-narodowego kierowanego przez Macierewicza. Tak więc to jest bardzo długa relacja, która przynajmniej formalnie nadal trwa. Od roku 2004 nie widać w papierach sądowych, żeby ta fundacja coś robiła, ale formalnie rzecz biorąc nadal obaj panowie są we władzach jednej instytucji. Fundacja jest zarejestrowana, istnieje, jest jakby bytem prawnym przez cały czas. Więcej w procesie lustracyjnym Luśni bronił mecenas Lew Mirski, który jest bliskim współpracownikiem Macierewicza i którego Macierewicz właśnie zatrudnił, znaczy dał mu zlecenie z Ministerstwa Obrony, w Ministerstwie Obrony Narodowej, zlecenie na, opiewające na około 120 tysięcy złotych honorarium. To wszystko jest bardzo niepokojące, szczególnie jeśli się przyjrzymy bliżej niezwykłej karierze pana Luśni, który w dziwny sposób stał się super bogatym człowiekiem. Był, wzbogacił się bardzo nie płacąc podatku i był nazywany najbogatszym posłem w Sejmie. Ale to znaczy nie zapłacił podatku według czyjej interpretacji, bo zdaje się, że on miał interpretację taką, że mógł nie zapłacić podatku. No, najwyraźniej taką interpretację miał, natomiast na pewno z punktu widzenia etycznego to jest nieakceptowalne, kiedy ktoś dostaje miliony, ogromne posiadłości i nie płaci podatku, bo wymyślił po prostu, jak dobrze potasować akcjami z firmy do firmy, żeby się wzbogacić. Czy ktoś mu to wymyślił, bo ludzie mówią, że Luśnia taki inteligentny nie jest, natomiast często miał różnych opiekunów czy dobroczyńców. No właśnie, bo tak się składa, że to są rzeczy niepokojące bardzo, że oficerem prowadzącym Luśni w SB był Józef Nadworski, znany także jako kapitan Czyszkiewicz. SB mocno powiązany z drugim SB-kiem, Markiem Zielińskim, który z kolei był wieloletnim szpiegiem sowieckim, a potem rosyjskim. Był szpiegiem sowieckiego wywiadu GRU wewnątrz SB-ci. SB-cja o tym nie wiedziała, a on donosił na opozycję i na kolegów z SB do Moskwy i pracował nad poszerzeniem tej siatki. To wygląda niepokojąco, jeśli wziąć pod uwagę, że bliskim stronnikiem i sojusznikiem, wręcz kolegą, można powiedzieć, Luśni w wielu inicjatywach jest Konrad Rękas, wiceprzewodniczący proputinowskiej partii Zmiana. I zaraz wrócimy do pana Konrada Rękasa, ale jeszcze tylko chciałabym dopytać, czy te informacje, o których mówisz, że pan Robert Luśnia właśnie był płatnym informatorem SB, kto go prowadził i tak dalej, czy to wszystko jest jakoś potwierdzone? Luśnia przegrał w sądzie lustracyjnym, przegrał w drugiej instancji i przegrał w kasacji. Sąd Najwyższy oddalił jego kasację, ostatecznie uznając, że był tajnym współpracownikiem SB i kłamcą lustracyjnym. I zresztą opierano się głównie na papierach i na zeznaniach także Józefa Nadworskiego, SB-ka. Tu nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Co ciekawe, mecenas Lew Mirski, który bronił Luśni, użył argumentu, który zazwyczaj przez zwolenników Macierewicza jest wyśmiewany. Znaczy twierdził, że te dokumenty mogły być sfałszowane. No, jakże to, prawda? Dokumenty SB-ci nagle w tym przypadku mogły być sfałszowane. A postać się pana Konrada Rękasa, kto to jest i dlaczego pojawia się w twoim tekście? Konrad Rękas jest wiceprzewodniczącym partii Zmiana, znanej, jest to partia mała, ale hałaśliwa i znana ze swojego agresywnie prokremlowskiego, proputinowskiego nastawienia. Konrad Rękas nazywa legalny rząd w Kijowie huntą. Konrad Rękas był tak zwanym obserwatorem, który uprawomocniał, czy legitymizował swoją obecnością tak zwane referendum, które Rosjanie zrobili na Krymie po najeździe na ten półwysep. Konrad Rękas jest też autorem wielu wypowiedzi o charakterze jednoznacznie antysemickim. Konrad Rękas, informatorzy z Lublina mówią, że Konrad Rękas wspiera Luśnię w wielu inicjatywach politycznych regularnie i od lat i faktycznie
Można znaleźć tego wyraźne ślady w internecie. Konrad Rękas na przykład przedstawiał Luśnie jako, nazywał go jednym z nielicznych sprawiedliwych w firmie Herbapol, gdzie doszło do wielkiego konfliktu, w wyniku którego Luśnia wyszedł bardzo wzbogacony. Konrad Rękas też, otwierając serię wywiadów internetowych, serię wywiadów, które zamieszczał w internecie, wywiadów, można powiedzieć, telewizyjno-internetowych, to były takie audycje, otworzył ją właśnie od rozmowy z Robertem Luśnią, gdzie przez pół godziny rozmawiali obaj panowie o sukcesach biznesowych Roberta Luśni, a także o tym, jak bardzo nieuczciwi są Ukraińcy, w jak strasznym stanie jest niepodległa Ukraina i jak bardzo jest zniewolona przez Żydów. A czy pan Konrad Rękas ma jakieś związki z panem ministrem Antonim Macierewiczem? O bezpośrednich związkach nic nie wiadomo, natomiast widać w internecie są ślady jego dziwnych, dwuznacznych, można powiedzieć, wypowiedzi na temat ministra Macierewicza. Można odnieść wrażenie, że ktoś te... No właściwie można mieć prawie właśnie pewność, że te wypowiedzi były ostatnio czyszczone, ponieważ można znaleźć na przykład w wyszukiwarkach ślady, że takie wypowiedzi były, ale już same strony z tymi wypowiedziami zniknęły. Można znaleźć fragmenty tekstu czy teksty, które zostały później przez kogoś gdzie indziej zacytowane, przeklejone. I wiadomo, że na przykład Konrad Rękas chwalił Macierewicza za jego ostre wypowiedzi wobec Ukrainy, aczkolwiek... Wiele osób chwaliło pana ministra. Aczkolwiek Rękas ubolewał, że to się na wypowiedziach skończyło. I Rękas chwalił też inicjatywę Macierewicza. Według Rękasa Macierewicz miał w 1983 roku zaproponować Jaruzelskiemu i jego ekipie sojusz między patriotycznym wojskiem a patriotyczną częścią opozycji. No i Rękas pisze, że to był najsympatyczniejszy pomysł Macierewicza. No dobrze, ale sam piszesz, że Konrad Rękas jest bliskim kolegą Roberta Luśni, więc tutaj od pana ministra jest jednak kolejne podanie ręki. I jeszcze... Właśnie dlatego w tym tekście nie można wyciągać żadnych konkluzji. Prawda? Przedstawiam po prostu fakty. Bliskie powiązania, ale jednak powiązania często pośrednie. Tym niemniej obywatele i czytelnicy, wyborcy mają prawo o tych powiązaniach wiedzieć. A czy pan minister teraz współpracuje z panem Robertem Luśnią? W papierach tego nie widać. To znaczy, pomijając formalną przynależność do władz tej samej fundacji. Natomiast trudno tutaj, trudno powiedzieć właściwie, trudno opierać się na rzeczywistość na samych papierach, ponieważ Antoni Macierewicz nie dałeś ostatnio strony pornograficzne. 28,1 danych na telefonie zostało zainfekowanych przez złośliwe wirusy. Wirus może uszkodzić kartę SIM. Twoje prywatne dane mogą wycięknąć. Zdjęcia oraz lista kontaktów mogą zostać utracone. 2 minuty 54 sekundy, jeżeli wiesz, nie usuniesz wirusa, to może doprowadzić się do większych szkół. Nie bardzo wiadomo na jakiej zasadzie. No. Natomiast, i to jest dość konkretne powiązanie. Te bałgi kupia, natomiast to są to pornografii. Firma Macierewicza, czy firma, w której Włąk w tej chwili Macierewicz jest jednym z udziałowców, Dziedzictwo Polskie, notorycznie nie wysyła sprawozdań ze swojej działalności do sądu. Dlatego przeglądając Krajowy Rejestr Sądowy też wszystkiego się o niej nie dowiemy. Bardzo niepokojące jest to, że nic nie wiadomo o jednym ze wspólników w tej firmie. To jest zagraniczna firma MedInvest Corporation. To są już dodatkowe szczegóły, które znajdą państwo w tekście, kto jest zainteresowany. Natomiast jeśli... Na Daily Motion, bo to jest francuski kanał i chyba tylko u nich takie głupoty Luśnią, to mogą mieć miejsce. Bo ona tu jest... minister nie ma prawa dobierać sobie współpracowników. Tak, ale obywatele mają prawo wiedzieć, że wbrew swojemu wizerunkowi i głoszonym wielokrotnie przekonaniom, czy też przynajmniej wygłaszanym mową i słowom, Antoni Macierewicz pozostaje w więzi, choćby tylko formalnej, z wieloletnim płatnym tajnym współpracownikiem SB. Chociaż pan minister wielokrotnie głosił, że wpływy takich tajnych współpracowników należy ograniczać. Ja nie mam zamiaru mówić, raport że to jest jakieś przestępstwo, natomiast ten telefon może być zagrożony. Jest nieetyczna, jest nieuczciwa i należy o niej poinformować wyborców. Musimy już kończyć. Zapytam, czy udało się uzyskać jakiś komentarz ze strony, czy to pana ministra, czy to pana Luśni, czy to pana Rękasa.
Od pana ministra Macierewicza nie dostaliśmy na razie żadnej odpowiedzi, natomiast Robert Luśnia odpisał nam trzema zdawkowymi zdaniami, tutaj cytuję gramatykę oryginalną pana Luśnia. Do Tomasza Piątka podobno współpracownika wyborczej od Robert Luśnia. Moja odpowiedź na pana pytania jest taka sama, jakiej udzielił mi poseł na Sejm RP Adam Michnik w 1989 roku. Proponuję udać się do niego i dowiedzieć. Teraz tam udałeś się? Pośrednio ktoś z redakcji zapytał Adama Michnika i okazało się, że Adam Michnik nie przypomina sobie Roberta Luśni. Więcej na ten temat znajdą państwo w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej. Tam jest dużo szczegółów. Proszę wyrobić sobie opinię. A w studiu Radia Tok FM opowiadał o tym tekście jego autor Tomasz Piątek. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To jest powtórka. Ale to tylko jeden telefon? Wszystkie, które mamy. Z innego się